Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale Sezon Literacki w kolejnym odcinku. Nareszcie przyszedł ten moment, żeby porozmawiać o najlepszych książkach 2020 roku. Oczywiście będzie to ranking w 100% subiektywny, są to wyłącznie moje opinie, możecie się z nimi zgadzać, ale nie musicie. Przygotowałam tutaj 10 książek, które najbardziej spodobały mi się w minionym roku, które najbardziej do mnie trafiły, które najbardziej zapadły mi w pamięć, które po prostu wywarły na mnie największe wrażenie. Ułożyłam te książki w kolejności od tej najgorszej wśród najlepszych do najlepszej, czyli od miejsca 10 do miejsca 1, ale nie traktujcie tej gradacji jakoś bardzo poważnie, ponieważ wiele z tych książek tak naprawdę mogłabym zamienić miejscami. Myślę, że najważniejsza pod tym kątem jest tutaj po prostu ścisła trójka. W 2020 roku przeczytałam 77 książek z najróżniejszych gatunków. Chyba przeszłam przez przekrój wszystkich możliwych gatunków. Chociaż nie, no nie wszystkich. Chyba nie było tam erotyków, ani kryminałów, thrillerów, tak mi się wydaje. Ale było oczywiście bardzo dużo literatury pięknej, trochę fantastyki, trochę literatury młodzieżowej, trochę fantastyki młodzieżowej, sporo non-fiction. No i właśnie z tych książek wybrałam te 10, które najbardziej zapadły mi w pamięć. Mogłabym tutaj wyróżnić kilka innych, ale myślę, że o tych wyróżnieniach chyba mówić nie będę. Myślałam również, jak ugryźć ten temat, czy właśnie mówić tutaj o takich swoich subiektywnych odczuciach, o tych książkach, które podobały mi się najbardziej, czy dodać też takie książki, które z różnych względów uważam za ważne i cieszę się, że je przeczytałam, na przykład takie, które poruszają ważne społeczne sprawy, ale ostatecznie skupiłam się na tych, które mnie osobiście podobały się najbardziej w tym roku, tak więc właśnie o tych książkach będę dzisiaj mówić. No to co, zaczynamy. Na miejscu 10 mam książkę, którą przeczytałam z polecenia Zuzy z kanału Zaksiążkowane i jest to książka z gatunku, po której ja zbyt często nie sięgam, a jest to science fiction. I mówię tutaj o Mrocznej materii Blake'a Croucha. Ja nawet nie uważam, że ta książka jest jakoś wybitnie dobra, to znaczy oceniłam ją na 4 na 5 gwiazdek, tak więc bardzo dużo, ale trafiła do tej topki ze względu na to, jakie uczucia we mnie wywołała. A pamiętam, że kiedy ją czytałam, to totalnie rozwalała mi mózg. Była to historia mężczyzny, który pewnego dnia budzi się w świecie, w którym jego dotychczasowe życie nie istnieje. W jego domu mieszka inny mężczyzna, mężem jego żony jest również inny mężczyzna i on próbuje odkryć, co się wydarzyło, jak to naprawić i ta książka naprawdę strasznie po prostu namieszała mi w głowie. Jest to książka, która porusza motyw światów równoległych, wieloświatów, tak więc możecie sobie wyobrazić, co ona robi po prostu z głową czytelnika. No i właśnie z tego względu znalazła się w tej topce na 10. miejscu, czyli na tym teoretycznie najdalszym, po prostu ze względu na to, jak bardzo namieszała mi w głowie, jak dobrze mi się ją czytało i jak dobrą rozrywką dla mnie była. Na miejscu 9 Kate Russell i Moja mroczna Vanessa, książka, o której prawdopodobnie wiele już słyszeliście. Ta książka trafiła do tego zestawienia ze względu na to, jak dobrze przedstawia proces manipulacji pedofila, no bo myślę, że możemy tutaj nazywać rzeczy po imieniu, który manipuluje młodą nastoletnią dziewczyną na tyle dobrze, że ona nie jest w stanie określić, czy jest to już przestępstwo, czy jest to zakochanie i rozwija w sobie uczucie do swojego oprawcy, taki trochę syndrom sztokholmski. Jest to bardzo trudna historia, poruszająca bardzo trudny temat, ale uważam, że Kate Russell udało się świetnie nakreślić zarówno portret psychologiczny ofiary, jak i właśnie ten proces manipulacji oprawcy. I właśnie dlatego ta książka trafiła do zestawienia moich ulubionych książek 2020 roku. Na miejscu 8 Katherine Arden i książka Niedźwiedź i Słowiek, ale tutaj równie dobrze mogłabym stawić całą trylogię Zimowej Nocy, chociaż to właśnie pierwszy tom mnie osobiście podobał się najbardziej. Wiem, że wiele osób akurat za nim nie przepada, to znaczy znacznie bardziej wolą niektóre osoby kolejne tomy, ponieważ jest tam więcej akcji i tutaj rzeczywiście ta fabuła rozwija się bardzo leniwie. Mamy taki wstęp do całej historii, ale mnie właśnie ten wstęp bardzo się podobał. Bardzo podobał mi się klimat tej historii i właśnie głównie za klimat i za oryginalne podejście do takiego tematu ta książka wylądowała w moich ulubionych. Myślę, że doskonale wiecie, o czym jest ta historia. Mamy tutaj wiek bodajże 13 czy 14, daleką Ruś i nastoletnią dziewczynę, która poznaje pewnego potwora, którego do tej pory znała wyłącznie z bajek z dzieciństwa. Mamy tutaj przecudowny klimat rosyjskiego folkloru. Mamy wiele takich słowiańskich bożków, słowiańskich demonów, tak więc jest to naprawdę fantastyczna opowieść, szczególnie dla nas, ze względu na to, że wywodzimy się z podobnej kultury i te tematy powinny nam być odrobinę bliskie. Ponadto Katherine Arden pisze w przepiękny sposób, jej styl pisania naprawdę zasługuje na uwagę, jest to styl bardzo oryginalny, odrobinę taki poetycki, trochę taki, wiecie, taki bardzo literacki, ale jednocześnie lekki, subtelny. No, jak dla mnie ona jest naprawdę mistrzynią pióra, jedną z najlepszych pisarek tego roku dla mnie, to znaczy z tych pisarek, które ja odkryłam. Także naprawdę tutaj Niedźwiedź i Słowiek, jak i cała trylogia Zimowej Nocy zdecydowanie zasłużenie znalazły się w tym zestawieniu najlepszych książek, które przeczytałam w 2020 roku. Na miejscu 7 mamy Koniec z Eddym Eduarda Louisa, czyli książka francuskiego pisarza. Książka bardzo trudna, bardzo smutna, bardzo przejmująca, o tym jak chłopiec wychowujący się w takim robotniczym miasteczku we Francji nie przystaje do tego społeczeństwa, jakie jest z niego wykluczane. Ze względu na to, że jest homoseksualny akurat w tej książce, natomiast jest to książka na tyle uniwersalna, że opowiada po prostu o wykluczeniu, o byciu wyrzutkiem w społeczeństwie, w którym się urodziło, o braku akceptacji, ze względu na swoją inność po prostu. Tutaj akurat mamy bohatera homoseksualnego, natomiast można byłoby mu przypisać tak naprawdę każdą cechę, która odróżniałaby się od tego społeczeństwa, w którym się wychowuje. Tutaj mamy bardzo patriarchalne społeczeństwo, które po prostu go nie akceptuje. No jest to bardzo smutna powieść, ale bardzo ważna, bardzo poruszająca i bardzo, bardzo dobrze napisana. Myślę, że sporo już o tej książce na moim kanale mówiłam, tak więc bardzo gorąco Wam polecam Koniec z Eddym, wydawnictwo Pauza, które jeszcze się tutaj pojawi. Na miejscu szóstym króciutka książeczka, trochę z pogranicza non-fiction, a trochę z pogranicza nawet poezji, można powiedzieć. I są to Synapsy Marii Hanny Krall. Jest to bardzo, bardzo króciutka książka, niespełna 100 stron, ale napisana w tak piękny sposób, że ja nie mogłam się od niej oderwać czytając. Jest to przepięknie napisana historia dwóch kobiet, dwóch Marii. Jedna linia czasowa, jedna Maria żyje w czasach Holokaustu, żyje w czasach II wojny światowej. Druga Maria to są czasy komunizmu, czasy powstawania Solidarności, czasy więzienia politycznego. I właśnie ta druga Maria wyprowadza się do Stanów Zjednoczonych, niejako ucieka z Polski, emigruje do Stanów Zjednoczonych właśnie w tamtych latach, w czasach komunizmu w Polsce. Tam wychowuje autystycznego syna i druga Maria, ta z przeszłości, jest matką jej męża. Jest to tak cudownie skomponowana historia, tak niesamowicie te historie się przenikają. Jest to naprawdę arcydzieło literatury jak dla mnie, naprawdę wielki kunszt pisarski Hanny Krall w tej książce jest pokazany. Jest to tym bardziej godne podziwu, że ta książka jest naprawdę króciutka, styl jest bardzo lakoniczny, ale przepiękny. W tej książce nie ma ani jednego zbędnego słowa, jest już tak okrojona, a to co zostało to jest po prostu sama najlepsza esencja tej historii. Bardzo gorąco polecam Synapsy Marii H. Na miejscu piątym mamy wybór troszkę kontrowersyjny, tak mi się wydaje. Jest to Małe życie Hanny Yanagihary. Z tą książką wiąże się taka ciekawa historia, mam takie obserwacje w stosunku do niej, że kiedy ona została wydana, chyba w 2016 roku, tak mi się wydaje, kiedy została wydana w Polsce oczywiście, nie na świecie, to wzbudziła mnóstwo zachwytów, wszyscy się tą książką zachwycali, pamiętam, że wiele osób mi ją polecało, każdy mówił, że jest to taki tytuł, który trzeba w życiu przeczytać i ja tę książkę właśnie wtedy kupiłam, znaczy chyba ją dostałam od rodziców pod choinkę, zabrałam się za nią, ale odłożyłam ją na 2 lata i dopiero na początku 2020 roku na 2 albo na 3 lata i dopiero na początku 2020 roku do niej wróciłam i ją skończyłam i ta druga połowa książki, bo rzeczywiście prawdą jest to, co ludzie mówią, że pierwsza połowa rozwija się bardzo wolno, tam tak naprawdę niewiele się dzieje. Jest to taki trochę rzeczywiście przydługi wstęp do całej historii, ale mniej więcej od strony 300-350 ta książka rusza z kopyta i jest to już jeden wielki wachlarz najróżniejszych emocji, głównie tych przygnębiających, głównie jest to uczucie dogłębnego smutku, przerażenia, bezradności w stosunku do głównych bohaterów, a szczególnie jednego, ponieważ wyjściowo mamy tutaj historię 4 przyjaciół, ale ostatecznie cała akcja skupia się na jednym z nich. Jest to wybór o tyle kontrowersyjny, że widzę, że ludzie z czasem zmieniają co do tej książki zdanie. To znaczy, tak jak wspomniałam na samym początku od jej wydania, ona zbierała mnóstwo pozytywnych opinii, wszystkim się podobała, wszyscy ją zachwalali. Natomiast teraz po czasie widzę, że te same osoby zmieniają o niej zdanie. Mówią, że jest to książka, która manipuluje emocjami czytelnika. Faktycznie tak jest, ja się z tym zgadzam, jakby nie neguję tego. Rzeczywiście ta książka jest skonstruowana tak, żeby wywoływać konkretne emocje w nas. Natomiast nadal działa, nadal te emocje wywołuje, więc jakby nie widzę w tym nic złego. Myślę, że wiele książek to robi, chociaż ta robi to rzeczywiście dobitnie. No i właśnie po prostu widzę, że wiele osób po czasie zmienia zdanie co do tej książki, więc być może jeżeli zapytacie mnie za rok, to też uznam, że jednak ta książka nie była tak dobra, natomiast na ten moment znajduje się wśród najlepszych tytułów, które przeczytałam w 2020 roku. Miejsce czwarte należy do Saturnina Kuby Małeckiego. Oczywiście Kuby Małeckiego nie mogło tutaj zabraknąć. Mam wrażenie, że od kilku dobrych lat, a chyba właściwie od premiery Rdzy tego autora, jakaś jego książka pojawia się w każdym zestawieniu najlepszych książek danego roku. Była Rdza, był Horyzont, teraz mamy właśnie Saturnina. O Saturninie słyszałam sporo takich opinii, że jest to odgrzewany kotlet, że to już wszystko było itd., itd. I faktycznie tutaj Jakub Małecki wraca do swoich korzeni, to znaczy wraca właśnie do tych pierwszych książek, do tej takiej trylogii, gdzie mamy Dygot, Ślady i Rdzę. Natomiast ja właśnie dzięki tym książkom pokochałam twórczość tego autora, tak więc i Saturnin mnie zachwycił. Jest to przepiękna opowieść. Oczywiście jak to w przypadku Kuby Małeckiego bywa, taka na pograniczu realizmu, a realizmu magicznego trochę, taka nieco oniryczna. Ta historia zaczyna się w momencie, gdy tytułowemu Saturninowi ginie dziadek i matka Saturnina do niego dzwoni, by przyjechał do ich rodzinnej miejscowości i pomógł ich szukać tego dziadka. Natomiast później przenosimy się w przeszłość i poznajemy losy rodziny głównych bohaterów. I jest to bardzo osobista książka, jeżeli chodzi o Kubę Małeckiego, ponieważ jak dowiadujemy się z posłowia, jest to historia, która rzeczywiście wydarzyła się w jego rodzinie, odrobinę zmieniona i te zmienione elementy są wspomniane właśnie w tym posłowiu. Nie zmienia to faktu, że jest to bardzo osobista historia, która rzeczywiście w rodzinie autora miała miejsce. No i mamy już to ścisłe podium, czyli te najlepsze z najlepszych książek przeczytanych w 2020 roku. I zaczniemy od miejsca trzeciego, a na miejscu trzecim literatura non-fiction. I mamy tutaj 27 śmierci Tobiego Obeda. Książka, o której na 10000% już słyszeliście. Jest to książka, która zdobyła nagrodę Nikę Czytelników. Książka, o której mówi już chyba każdy. I rzeczywiście warto o niej mówić, ponieważ nie tylko porusza bardzo ważny temat, często pomijany, często w ogóle nie jesteśmy go świadomi. Ja nie byłam świadoma takiej historii, ponieważ mamy tutaj historię Kanady sprzed lat, sprzed dziesiątek lat. Historię bardzo przerażającą, historię, w której rdzenni mieszkańcy Kanady byli odseparowani od swoich rodzin, to znaczy rdzenne dzieci były siłą zabierane od rodziców po to, by zostać zasymilowane w katolickich szkołach, narzucano im katolicki styl życia, musiały się całkowicie wyzbyć swojej kultury, swoich przekonań, swoich wierzeń. Natomiast nie to było tak naprawdę najgorsze. Gorsze od pozbawienia tych dzieci tożsamości było to, w jaki sposób się to działo. Było tam oczywiście mnóstwo przemocy. Przemocy słownej, przemocy fizycznej, przemocy seksualnej. Tak ciężko się tą książkę czyta. Ja chyba ją czytałam cały miesiąc. To była jedna z 2 książek, które przeczytałam we wrześniu. Bo po prostu więcej nie byłam w stanie. Bardzo trudna, ale bardzo ważna książka. Autorce udało się dotrzeć do jednego z ocaleńców, bo tak nazywane są właśnie osoby, które niegdyś wychowywały się w tych placówkach, do tytułowego Tobiego Obeda. I duża część książki to jest właśnie wywiad przeprowadzony z tym człowiekiem, jego wspomnienia. Przeczytajcie. Jeżeli tylko lubicie literaturę non-fiction, jeżeli lubicie prawdziwe historie, to koniecznie przeczytajcie tę książkę. Na miejscu drugim wracamy do wydawnictwa Pauza i mamy tutaj książkę Ta druga, Tres Bauman. Jest to autorka, która jest moim odkryciem 2020 roku. Na początku 2021 wychodzi w Polsce kolejna jej książka. Bardzo już nie mogę się doczekać tej premiery, na pewno będę czytać. Natomiast jeżeli chodzi o książkę Ta druga, to jest to dość banalna z pozoru historia, ponieważ mamy tutaj młodą kobietę, mniej więcej 26-27-letnią, która pracuje w szpitalnej stołówce i marzy o romansie z lekarzem, z kimś wyżej postawionym, z kimś, kto pomoże jej w awansie społecznym, bo właśnie o tym marzy główna bohaterka. Ona mimo tego, że pochodzi z takiej dość biednej rodziny, stara się za wszelką cenę z tego wyrwać. Stara się za wszelką cenę pokazać, że jest lepsza niż klasa, do której przynależy, bo jest to właśnie książka o klasach społecznych, jak bardzo one są dalej obecne w naszym życiu. Jak dla mnie jest to niesamowita książka, która pokazuje tyle prawd o nas samych. Ja się bardzo utożsamiłam z główną bohaterką. Bardzo również podobał mi się taki wątek jej przyjaciółki, która była taką zagorzałą feministką, bardzo mocno walczyła o prawa kobiet. Natomiast była ona właśnie w takiej pozycji uprzywilejowanej, gdzie mogła sobie na to pozwolić, gdzie mieszkała w centrum miasta, w jakimś super apartamencie i tak dalej. I totalnie potępiała właśnie wybory swojej przyjaciółki, czyli naszej narratorki. To bardzo dobrze pokazuje to, że często niektóre przekonania wynikają z pozycji, w jakiej jesteśmy, to znaczy niektóre nasze działania wynikają z tego, że możemy sobie na nie pozwolić, a niestety nie każdy może sobie na to pozwolić. Tak jak na przykład, nie wiem, przychodzi mi do głowy takie porównanie, wiecie, no wszyscy, myślę, chcielibyśmy być super eko, wszyscy chcielibyśmy kupować tylko, nie wiem, jajka z rówki, z ekologicznych upraw, wszyscy chcielibyśmy kupować na przykład tylko ubrania z polskich fabryk, produkowane w pełni w Polsce i tak dalej. Ale prawda jest taka, że dużej części z nas po prostu na to nie stać, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Przeczytajcie tę książkę również. Ja wiem, że ta książka jest kontrowersyjna, ponieważ ja polecałam tę książkę kilku osobom i nie wszystkim się ona podoba, natomiast no, ja uważam, że jest szalenie ciekawa i bardzo dobrze pokazuje generalnie problem klasizmu. No i dotarliśmy, moi drodzy, dotarliśmy do miejsca pierwszego na tym podium i myślę, że ta książka nie będzie dla nikogo zaskoczeniem, ponieważ ona pojawia się w wielu rankingach, w wielu zestawieniach najlepszych książek 2020 roku. Jest to książka, która w tym roku została wydana. Jest to książka, która była czytana przez bardzo wiele osób. Jest to książka, której premiera odbyła się szerokim echem. Pewnie już się domyślacie, jaki to jest tytuł. Uwaga, uwaga! Wierzyliśmy jak nikt Rebeki Makkai. Ja również dołączam do grona totalnych fanów tej powieści. Jest to powieść przez duże P, powieść kompletna, powieść totalna. Historia grupki przyjaciół, w związku z czym tutaj automatycznie nasuwała mi się myśl o Małym życiu i porównanie do Małego życia, ponieważ czytałam te książki w dość krótkim odstępie czasu. Mamy tutaj również grupkę przyjaciół, tym razem akcja toczy się dwutorowo. Mamy lata 80. i początek i później rozwój epidemii AIDS w Stanach Zjednoczonych i mamy wątek współczesny i wątek taki związany z galerią sztuki, ze sztuką w ogóle. Zdecydowanie bardziej podobał mi się ten wątek z przeszłości, ten wątek z lat 80. Głównie dlatego, że ja bardzo lubię, kiedy fabuła powieści osadzona jest w konkretnym momencie w czasie, w historii. No i tutaj właśnie mamy te lata 80., epidemię AIDS i uważam, że tło historyczne jest tutaj naprawdę bardzo dobrze zarysowane. Bardzo łatwo uwierzyć w te realia, bardzo łatwo się mentalnie przenieść do tych czasów. Ale poza tym mamy ten wątek właśnie przyjaźni i tego, co ta epidemia AIDS robi z tymi przyjaciółmi, ponieważ jest to grupka przyjaciół która stopniowo zaczyna się rozbijać. Jest tutaj pokazane, z jakimi problemami oni się borykają, jak to na nich oddziałuje, co się później z nimi dzieje, jak wyglądają ich wzajemne relacje w obliczu właśnie tej choroby. Fenomenalna książka, bardzo dobrze również napisana. Uważam też, że jest świetnie przetłumaczona. Nie czytałam co prawda oryginału, więc nie mam porównania do oryginalnego języka, natomiast przetłumaczoną wersję czyta się tak dobrze, że naprawdę ogromne brawa tutaj dla tłumacza. Jest to chyba Sebastian Musielak. Zaraz jeszcze, tak, Sebastian Musielak, dobrze pamiętałam. Także bardzo gorąco Wam polecam tę powieść. Ten wątek współczesny jest również dosyć ciekawy, ale najciekawsze jest to, jak on się później łączy z tym wątkiem z przeszłości, jak na koniec to wszystko się spina taką jedną klamrą i jak całość po prostu później wybrzmiewa. Ta końcówka w tej książce naprawdę jest świetna. Wierzyliśmy jak nikt Rebeki Makkai. Na pierwszym miejscu jest to zdecydowanie mój ulubieniec 2020 roku. Jeżeli jeszcze nie czytaliście, to koniecznie to nadróbcie w tym roku. No i tak, moi drodzy, tak właśnie prezentuje się moja osobista topka książek 2020 roku. Koniecznie dajcie mi znać, jakie były Wasze ulubione książki minionego roku. Czy zgadzacie się z moimi wyborami? Czy czytaliście te książki? Czy również bardzo Wam się podobały? Czy może na przykład któraś z tych książek, które ja przeczytałam i uznałam za najlepszą w 2020 roku, Was totalnie rozczarowała, bo i tak się może zdarzyć. Także bardzo czekam na Wasze komentarze. Jestem ciekawa, co dobrego czytaliście w minionym roku. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tego filmu do końca. Do zobaczenia. Cześć!